Cześć, z tej strony Tomek. W tym filmie powiem, w jaki sposób być jednym z pierwszych na listingu Uniswapa. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Oczywiście nasze rozważania zaczniemy od Etherscana. Jest to podstawowe narzędzie, jeśli chodzi o przeglądanie blockchainu Ethereum. Uniswap działa w oparciu właśnie o protokół Ethereum i jest to zdecentralizowana giełda, która pozwala bez konieczności organizowania księgi zleceń, dokonywania wymian pomiędzy jej użytkownikami. Co ciekawe, Etherscan się ostatnio bardzo fajnie rozbudowuje i tutaj wykorzystamy sobie nową funkcję Smart Contract Search, która pozwala nam wyszukiwać kluczowych słów, między innymi kluczowych słów w kodzie źródłowym kontraktu, z tym, że oczywiście taki kontrakt, żeby to słowo kluczowe mogło być znalezione, musi być po stronie Etherscana zweryfikowany. Co to znaczy, że kontrakt jest zweryfikowany, to już mówiłem przynajmniej w kilku filmach, także odsyłam do pozostałych filmów w tej tematyce lub ewentualnie do zadawania pytań w komentarzy. Jesteśmy, powiedzmy, dzień przed listingiem tokenów na Uniswapie jednego z projektów widocznego tutaj obecnie na ekranie. Także zobaczmy, w jaki sposób można zobaczyć, czy jesteśmy w stanie coś tutaj ciekawego wyśledzić. I idźmy najbardziej taką prostą metodą, czyli wyszukajmy po prostu słowa kluczowego Uniqly w kontraktach zdeployowanych na Ethereum, w kontraktach właśnie za pomocą Etherscana. I widzimy tutaj sześć wyników dla tego słowa kluczowego. Pierwszy jest to adres tokenu. Tutaj oczywiście wyszukując takie słowo możemy trafić na wiele skamów i wiele podróbek. Natomiast zobaczmy, jak jest tutaj w tym przypadku. Widzimy też kolejne cztery kontrakty związane z presalem. Wiemy, że ten projekt miał parę presali. Także jest duża szansa na to, że to są wszystko presale odpowiedzialne i związane z tym projektem. Tak samo jak i ten kontrakt będzie kontraktem tokenu tego projektu. Ciekawa sprawa, która pozwoli nam uwiarygodnić te powyższe informacje, jest na samym końcu. Jest to kontrakt związany właśnie z vestingiem tego projektu, tych tokenów, tego kontraktu, czyli tak naprawdę z możliwością uwolnienia tokenów zakupionych w presalach przez inwestorów. I tutaj myślę, że od razu rzuca nam się informacja potwierdzająca to, że to jest właściwe i trafiliśmy na odpowiedni kontrakt, ponieważ autor tego kontraktu tutaj się podpisał i myślę, że jest to znana nam wszystkim osoba ze świata kryptowalut. Także może poświęćmy trochę czasu i przyjrzyjmy się temu kontraktowi związanym właśnie z vestingiem. Ja go tutaj mam otwartego w oddzielnej karcie. I co tutaj jest ciekawego? Od razu w oczy rzuca się konstruktor, który przyjmuje adres tokenu, przyjmuje tablicę związaną z presalami i datę rozpoczęcia możliwości uwalniania tokenów. Zobaczmy sobie, w jaki sposób ten kontrakt został wywołany i został umieszczony na blockchainie. Tutaj również Etherscan wychodzi nam naprzeciw takiej potrzebie i możemy sobie podejrzeć właśnie informacje Constructor Arguments poniżej i widzimy, że właśnie ten kontrakt został uruchomiony, został wrzucony tak naprawdę na blockchain Ethereum z takimi parametrami. I widzimy, że został on wrzucony dla argumentu token z takim adresem, czyli ten adres zgadza nam się z tym adresem.
Dlatego myślę, że możemy być już prawie pewni, że polski projekt wykonany przez polskiego programistę jest związany właśnie z tym tokenem, który ma być niebawem listowany na Uniswapie. Oczywiście tutaj mamy też adresy pre-sale i mamy, co ciekawe, datę rozpoczęcia, czyli taką datę, od której inwestorzy mogą zacząć uwalniać swoje tokeny. Jest to data w formacie epoch, dlatego musimy sobie ją sformatować do czytelnej postaci. W tym celu użyjemy dowolnego epoch konwertera. Ja sobie to już go otworzyłem, wklejamy to i bierzemy timestamp to human date i widzimy, że możliwość uwalniania tokenów ze smart kontraktów presale'owych poprzez kontrakt vestingu będzie możliwa od 15 kwietnia 2021 roku od godziny 15. Natomiast sam listing tego tokenu jest tutaj według zapowiedzi twórców organizowany również 15 o godzinie 17, czyli osoby, inwestorzy, którzy brali udział we wszystkich wcześniejszych pre-sale'ach, mają te 2 godziny zapasu, aby się przygotować i dokonać sprzedaży swoich nabytych tokenów na Uniswapie. Możemy jeszcze się upewnić, czy naprawdę wszystkie pre-sale będą w ten sposób uwalniane i rzeczywiście to ma swoje odzwierciedlenie. W tym celu tutaj korzystamy z możliwości przeglądania tablicy pre-sale i wpisujemy poszczególne wyniki. Widzimy, że tutaj mamy adres kontraktu pierwszego pre-sale'a, tak, czyli tego. Następnie mamy drugi pre-sale i ten adres również jest tutaj widoczny. Mamy trzeci pre-sale, to będzie 0EEE i to jest ten kontrakt. I mamy również czwarty pre-sale, bo tyle chyba ich było. I ten kontrakt również znajduje się na tym naszym wyniku wyszukiwania. Zobaczmy, czy jeszcze jest coś więcej, jakiś piąty pre-sale. Piątego pre-sale'a nie było, z tego co się orientuję, były 4 pre-sale'e i było coś w rodzaju seed sale'a, ale co do tego, tutaj przynajmniej ten kontrakt nie bierze w tym udziału. Co ciekawe, w takiej sytuacji myślę, że mamy już pewność, że ten kontrakt vestingu dotyczy interesującego nas projektu. Ten token jest tokenem, który będzie listowany na Uniswapie. Także dobrą praktyką, myślę, byłoby udzielić sobie pozwolenia, a raczej kontraktowi routera Uniswap na możliwość jego sprzedaży. W tym celu oczywiście wchodzimy, tak jak to wcześniej mówiłem w poprzednim filmie, wchodzimy w kontrakt tego tokenu, czyli Uniqly. Wybieramy write contract i tutaj, jeśli chodzi o approve, wykonujemy approve na rzecz routera Uniswapa, czyli tutaj potrzebny nam jest kontrakt routeru Uniswapa. Ja go tutaj nie będę wklejał, jest to rzecz łatwa do znalezienia i myślę, że każdy z Was będzie w stanie to zrobić. Jeśli nie, to link do niego jest podany w poprzednim filmie. Czyli jesteśmy na takim etapie, że wiemy, że tokeny będą uwolnione na 2 godziny przed listingiem. Wiemy, że możemy zawczasu dać routerowi Uniswapa możliwość ich sprzedaży, natomiast nadal nie wiemy, w jaki sposób dowiedzieć się wcześniej, czyli przed publikacją, powiedzmy na Telegramie czy na Twitterze, o tym, że dana płynność na Uniswapa dla tego tokenu została dodana. I tutaj w tym celu można wykorzystać, nie będąc programistą i nie mając tego typu umiejętności, narzędzie właśnie Mempool Explorer, które też już w kilku swoich materiałach tutaj przedstawiałem. Jest to produkt firmy Block Native. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Oczywiście można to zrobić również w sposób programistyczny, natomiast tutaj osoby, które to oglądają, myślę, że doskonale sobie zdają z tego sprawę, a osoby bez umiejętności programistycznych mogą śmiało wykorzystać to narzędzie. Kwestia może, która tutaj wymaga wyjaśnienia. Jeśli chodzi o listing na Uniswapie, to
jest on związany zawsze z taką tutaj poniżej widzianą linią comment. Jest to taki wynik z eventu, ze zdarzenia, które miało miejsce, które potwierdza to, że dana para została utworzona i dla danej pary płynność dla Uniswapa została dodana. I to, co my musimy zrobić, to właśnie przechwycić takie wydarzenie i dowiedzieć się o nim wcześniej. W tym celu tak naprawdę przede wszystkim interesuje nas zdarzenie Add Liquidity ETH, czyli dodanie płynności dla danego tokenu w parze do Ethereum na rzecz oczywiście routera. I tutaj oczywiście jest ten kontrakt routera, także możemy go stąd spokojnie sobie przykleić tutaj w to pole spender. Natomiast to, co tu jest najistotniejsze, to musimy przechwycić takie zdarzenie z mempoola dla właśnie tokenu, który tutaj wcześniej znaleźliśmy, czyli dla tego tokenu. Bo jak pewnie się domyślacie, tych zdarzeń w ciągu dnia jest dosyć sporo. I w tym celu należy sobie tutaj w mempool explorerze utworzyć odpowiedni field. Ja go tutaj nazwałem Uni. Podałem adres Uniswap Factory. Natomiast tutaj równie dobrze można podać od razu adres Uniswap routera. I ustawiamy sobie filtry, że interesuje właśnie nas ta ścieżka, czyli contract call, następnie tablica params. I token A musi być równy tej wartości tego tokenu, który znaleźliśmy. Lub czasami jest tak, że token B dostaje też tą wartość w pewnych przypadkach, dlatego ze względów bezpieczeństwa możemy tutaj dać ORA, czyli musi być spełniony albo ten warunek dla tego tokenu. W tym momencie, gdy naciśniemy sobie save, ta witryna będzie oczekiwać właśnie takiego zdarzenia w mempoolu dla blockchainu Ethereum. Jeśli takie zdarzenie po tym, jak płynność zostanie dodana, wyświetli nam się w tym oknie przeglądarki, to znaczy, że taka płynność do Uniswapa została dodana. Warto tutaj jeszcze prześledzić tą tablicę internal transaction, a konkretnie czekamy na wystąpienie metody transfer from i tutaj to pole, wartość tego pola tu jest to adres pary na Uniswapie. Czyli w momencie, kiedy my sobie to otworzymy, przekieruje nas do Etherscana, następnie bierzemy coś takiego, przechodzimy na Uniswapa, tego może już nie będę pokazywał, bo to jest dosyć oczywiste. Przechodzimy na Uniswapa, wybieramy sobie jakąś parę i wklejamy ten adres i tak naprawdę mamy już tutaj możliwość prześledzenia tej pary, która właśnie została dodana. Następnie oczywiście korzystamy z przycisku trade i możemy już w tym czasie handlować. Także jak najbardziej również ręcznie, tak jak tutaj Wam pokazałem, jest to do zrobienia na przykładzie tego tokenu. Oczywiście taki payload, który tutaj jest widoczny, jest również przechwytywany przez boty, które w ten sposób skupują tokeny na Uniswapie, następnie je sprzedając po dobrej cenie. Dlatego taki payload może być również z poziomu mempool explorera tego produktu Block Native w jakiś sposób przez Was programistycznie obrobiony. Natomiast to już zostawiam bardziej zaawansowanym słuchaczom, którzy na pewno będą wiedzieli, co z tym zrobić. Osoby bez umiejętności programistycznych na ten moment muszą sobie radzić w taki sposób, jaki tutaj opisałem i pokazałem. Na ten moment myślę, że to już wszystko. Zapraszam również do sekcji komentarzy, jeśli coś tutaj jest niejasnego. Myślę, że cały proces dosyć czytelnie pokazałem. Także serdecznie zapraszam do próbowania swoich sił i do kolejnych odcinków na moim kanale. Cześć!